Kara Loy otworzyła hotel w czasie pandemii. To wyraz odwagi i determinacji. Nikt się dzisiaj nie melduje. Tork Henning właśnie otworzył restaurację, ale nie ma żadnych gości. Kryzys przynosi możliwości, a my jako zespół chcieliśmy wykorzystać ten moment. Ale długo tak nie damy rady. Posiadanie własnego hotelu było dla Kary spełnieniem marzeń. Cieszy ją rozmowa z nielicznymi gośćmi, którzy jeszcze przyjeżdżają. Pomimo pandemii, lockdownu, kobieta zdecydowała się zainwestować sporo pieniędzy, jednak obłożenie hotelu wynosi obecnie zaledwie 12%. To nie wróży dobrze. Nie spodziewaliśmy się, że będzie aż tak źle i oczywiście czujemy się niepewnie, martwimy się o to, co przyniesie jutro. Kara prowadzi biznes ze swoim życiowym partnerem, Patrickiem Franke. W tej chwili, w samym środku kryzysu, jesteśmy dla siebie prawdziwym wsparciem. Myślę, że w pojedynkę każde z nas pewnie już dawno by się poddało. By wyremontować wnętrze hotelu, para włożyła kilkaset tysięcy euro. Wykorzystali do tego wszystkie swoje oszczędności, a także pożyczyli pieniądze od rodziny. Oczywiście nie zamierzaliśmy otwierać hotelu w środku kryzysu. To zostało zaplanowane dużo wcześniej. Mimo wszystko zdecydowaliśmy się na ten krok. Po prostu staraliśmy się opóźnić start tak długo, jak tylko to było możliwe. A kiedy zobaczyliśmy nasze przychody po pierwszym miesiącu, pomyśleliśmy: okej, jeśli tak dalej pójdzie, to możemy z tym żyć. Wyjdziemy na zero i jakoś przeżyjemy. Staramy się po prostu przetrwać tak długo, jak się da. Tork Henning był zachwycony, gdy udało mu się wynająć w centrum Berlina restaurację, o której od dawna marzył. I chociaż nie ma teraz gości i może przyjmować tylko zamówienia na wynos, to dla niego i tak ogromny łód szczęścia. To jest okazja. Jeśli spojrzeć na to miejsce, to w Berlinie nie ma nigdzie indziej takiego lokalu, a kiedy dostajesz taką szansę, musisz ją wykorzystać. Nie możesz zrobić nic innego. Kuchnia jest otwarta tylko w porze lunchu od czwartku do niedzieli. W pozostałe dni każdy robi, co może. Jako zespół poznaliśmy się w tym czasie i wiemy, co nas wzajemnie inspiruje. Jesteśmy już teraz lepiej zaznajomieni z procesami związanymi z działalnością firmy, systemem point of sale, księgowością i tym podobnymi. To wszystko było powolnym procesem. Obecnie trwają przeróbki piwnicy na salę do imprez. Aby spełnić swoje restauracyjne marzenie, Tork zrezygnował z dobrze płatnej pracy jako menadżer nieruchomości. Teraz żyje z oszczędności. W naszych kalkulacjach uwzględniliśmy koronawirusa. Wzięliśmy go również pod uwagę podczas negocjacji kontraktu. Właściciel dał nam bardzo dobre warunki. Zawarł w naszym kontrakcie klauzulę dotyczącą pandemii. Podpisujesz kontrakt na 10 lat, a jeśli na początku jest ciężko przez 2, 3, może 4 miesiące, to w porównaniu z tym 10-letnim kontraktem jest to mrugnięciem okiem. Kara również jest optymistką. Nie żałujemy, że podjęliśmy tę decyzję. Kryzys szczególnie zbliżył nas jako zespół. Rozwijamy się razem i razem pokonujemy przeszkody. Jeden z ich stałych gości wpadł ostatnio z dużą niespodzianką. Byliśmy dla niego wsparciem w pewnym trudnym okresie. A teraz, kiedy my nie radzimy sobie tak dobrze z kryzysem, nagle pojawił się w recepcji i wręczył nam pudełko z małymi prezentami i datkiem w wysokości 2000 euro. To była dla niego naprawdę duża suma. To było bardzo hojne i byliśmy po prostu niesamowicie wzruszeni. Byłam wzruszona do łez, że ktoś może okazać nam takie wsparcie. Kara i jej partner twierdzą, że mogą przetrwać do kwietnia, a potem, jeśli sytuacja się nie zmieni, będą zmuszeni zapomnieć o swoim marzeniu.